malowniczy widok, prawda? No mnie też się podoba. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Z takiego malowniczego miejsca, jakim jest plaża nad jeziorem Busco, Bośni i Hercegowinie. A ja dzień zaczynam od wejścia do wody, przeszukania tej plaży, czy cokolwiek tutaj zostało zgubione. Póki co jest tylko kilka kamperów, które było tutaj na noc. Oprócz nas nikogo więcej. A więc zaczynamy. Talking to the moon. Mam tutaj fajny sygnał. Albo to będzie kapsel od butelki, albo to będzie, dobra, wykopane. No jednak kapsel. Kapsel od Heinekena. Miejscówka na wypoczynek jest idealna. Cisza, spokój. Mamy środek tygodnia i przez tą porę jeszcze nie ma żadnych tutaj turystów ani miejscowych, bo podobno przyjeżdżają, ale w małej ilości. A plaża i parking jest na tyle duże, że pomieści wszystkich. Woda dosyć rzeźka, ale jak trochę w niej już pochodziłem, to ciało się przyzwyczaiło i nie jest chłodna. Bardzo czyściutka, przejrzysta. Świetnie. Świetnie wygląda. Tylko szkoda, że plaża jest zanieczyszczona. Tak jak to plaże zazwyczaj bywają. Dużo kapsli, zrywek od puszek. Dlatego szukanie na plaży sobie odpuściłem, wszedłem do wody. Duże żelazo. Coś właśnie wykopałem, ale nie wiem co. Nie widzę tego. A, zawleczka. Ale lipa. Jest jakiś sygnał. Dotychczas mnóstwo śmieci, kapsli i zrywek. No i proszę. Nie mam żadnej próby tutaj. Żadnej próby nie widzę. Wydaje mi się, że to jest sala chirurgiczna. Ładnie się świeci. Męska obrączka. No ale jest krążek, super, fajnie. Jestem w trakcie kopania jakiegoś głębokiego sygnału, przypuszczam, że puszki. A tu w międzyczasie dzieciaczki przyniosły mi na siadanko chorwacką bułeczkę z nutellą. I co prawda nie w filiżance, a w kubeczku plastikowym, turystycznym, ale jest kawka. Pycha.
Mam tutaj sygnał o wysokiej wartości ID, bardzo głęboko. Już nawet wodę strasznie zmąciłem. Dokopałem się przez ten cały żwir do dna macierzystego. Takaś glina jest. Wykopane. Zobaczmy, co to będzie. O, wysoki sygnał, bo to puszka. Aluminiowa puszka, ale naprawdę była bardzo głęboko. Puszka po rybie. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pojawiły się dźwięki, czyli głośnik działa, ale Wi-Fi nadal nie działa. Jest woda w środku. Suszę cały czas, ale muszę go rozkręcić. A teraz mam tutaj sygnał trzeszczący, ale nie wiem, czy widać. Leży coś na dnie. Jest to moneta. Przypuszczam, że to jest moneta bośniacka. Ja nawet nie wiem, jakie oni tutaj, jaką tutaj walutę mają. Bo w sumie spontanicznie zatrzymaliśmy się na terenie Bośni. Mieliśmy tylko przejechać dalej w stronę wybrzeża nad morze. A tu jest taka 50-tka. 50 czegoś tam z Bośni. Kolejny głęboki sygnał. Znowu całą wodę zmąciłem. Jest klucz. Ktoś nie wszedł do domu albo nie otworzył piwnicy. Godzina 11 dochodzi. To jest piękny, słoneczny dzień. Temperatura prawie 30 stopni. Bardzo gorąco. Ale to jezioro jest dużo chłodniejsze od Balatonu. Najwyraźniej jest głębokie. Zobaczmy, jak wygląda przejrzystość pod wodą. Właśnie opuściliśmy plażę Miranowicz, już nie pamiętam. Jak ktoś będzie chętny, to dam na miary koordynaty, gdzie ta plaża się znajduje. Jak miałbym porównywać plażę tutaj w Bośni nad jeziorem Busko, a plażę nad jeziorem Balaton na Węgrzech, to ciężko porównać te dwie plaże. Jedna jest trawiasta, druga jest piaszczysta. Nad Balatonem woda była o wiele cieplejsza ze względu na to, że jezioro jest płytsze. Tutaj z kolei jezioro Busko jest, myślę, czystsze. Głębiej wszedłem, było widać stopy. Woda jest bardziej przejrzysta, ale domyślam się, nie sprawdzając nawet w internecie, domyślam się, że jezioro jest dużo głębsze. Woda jest rzeźka, chłodniejsza. Myślę, że obydwie miejscówki są warte odwiedzenia dla osób lubiących takie podróże. A jeszcze chciałem dodać, że plaża nad Balatonem jest bardziej komercyjna, nastawiona na turystę komercyjnego. Jest tam infrastruktura barów, sklepów. Tutaj z kolei nad jeziorem Busko w Bośni
plaża jest dzika, nie ma żadnej infrastruktury sklepowej, po prostu bardziej można tutaj spędzić czas na dziko, było więcej kamperów. Obydwa miejsca myślę, że są świetne jak dla mnie i dla mojej rodziny. W przyszłości chętnie tutaj zajrzymy ponownie. Skręć w lewo. Dobra, zaraz skręcę w lewo. Także ja się wyłączam, a lecimy teraz na chorwackie wybrzeże. Granica bośniacko-chorwacka. Właśnie stoimy w kolejce do przekroczenia granicy, żeby wjechać na teren Republiki Chorwackiej, trzeba okazać po raz kolejny dokumenty. Czyli przejeżdżając między Bośnią a innymi krajami, non-stop obowiązują paszporty i dowody osobiste. Jeszcze taka ważna informacja dla osób podróżujących drogami bezpłatnymi, a jadącymi na nawigacji Google. Kiedy się wjeżdża z Chorwacji do Bośni, droga i nawigacja kieruje samoczynnie na płatny odcinek autostrady w Bośni. Nie jest to długi odcinek, bo to jest kilkanaście kilometrów, za który trzeba zapłacić za samochód osobowy 2,11 euro. Nieduży koszt, ale to może być niespodzianka, trzeba przygotować wcześniej pieniążki, bo to jest płatne albo banknotami, albo kartą. Pani nie chciała drobnych akurat, jak miałem, bo powiedziała, że tylko papier albo karta. I tutaj taka sytuacja, że dostając banknot euro, wypłaciła mi w pieniądzach bośniackich, czyli w tych, które obowiązują w danym kraju. Proszę bardzo, jesteśmy w Górnej Breli i już tutaj z góry, ze skał widać piękne morze i zatokę. Jakie te, zobacz. No. Co tu masz? Zakręt śmierci. Jesteśmy właśnie w Łajsce w wodzie. Na razie jesteśmy na tej drodze takiej górnej, bo całe centrum znajduje się ciut niżej po prawej stronie. Baśka Woda jest miejscowością leżącą bardzo w górach. Wszędzie się tutaj wchodzi po schodach. Trzeba się troszeczkę nałazić. Jest już ciasno, powolutku, trzeba jechać, uważać na ludzi. Skręć w lewo. Za 200 metrów w lewo. Czyli jesteśmy już u celu praktycznie. Trzeba uważać, bo ludzie chodzą wszędzie. Jak w takich właśnie zatłoczonych, turystycznych miasteczkach. Chodniki są jak skręć na lekarstwo. Tak samo jak i... Skręć w lewo. Chodniki na lekarstwo, jak i miejsca parkingowe. A my już tu skręcamy w lewo pod górę do naszego miejsca zamieszkania. Jest
gospodarz przyrzekował coś dla mnie. Pan, pozdrawiam, Mariusz, pan. Sypialnia dzieci. Najważniejsze co może być. Telewizor, antena od Wi-Fi. Wszystko jest, więcej nie potrzeba. Ja pokażę wam dla mnie najładniejszą część apartamentu. Śniadanie, kolacja z widokiem na góry lub śniadanie, kolacja z widokiem na Adriatyk. Rewelacja. Baśka woda. Właśnie doszliśmy do plaży. No jest dziki tłum na tej plaży. Masakra. Chorwackie lody musiały wjechać. Dzieci nie dały żyć. Adam, kotuje oczko. Adam. Parcie silne. Dzisiaj dosyć mocno widzę, że wiatr wieje. Jest mocna fala. Wszędobylskie cykady pięknie grają. Godzina 20, a plaża się wyludniła, jakby to już była 23 albo nie wiem, druga, trzecia w nocy. Miałem nagrać dla was zachód słońca na zakończenie tego filmu dzisiejszego dnia, ale słońce po prostu opadło w oka mgnieniu. Przegapiłem. Zdążę się nagrać jeszcze nie jeden raz. Więc dziękuję wam za obecność na dzisiejszym filmie, na dzisiejszej mojej podróży, przygodzie. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Talking to the moon.